Dzisiaj to chyba będzie troszeczkę inny odcinek niż zazwyczaj, ale wyjaśnię wszystko po drodze. Dziś rozchodzi się o tę łódkę, nie o tę mgłę. Łódkę prawdopodobnie znacie i jej właściciela też, a jeśli nie, to zajrzyjcie do zeszłorocznych filmików z Zatoki, Kłajpedy i Szwecji. Na początek kilka słów podziękowań dla osób, które w naszej tu trudnej sytuacji w Kołobrzegu chciały pomóc, w szczególności dla Tatka Ducha i Tomka Dętki, którzy obaj zaoferowali się z pomocą. Wyholował nas Tomek Silesią, bo wychodził już o 7 rano, a nie o 9. W Darłowie wholował Jacek Reną. Wszystkim kapitanom wyrazy wdzięczności w imieniu swoim łódki i armatora. No ale dlaczego musiano nas wyholować z portu? Głupie pytanie, nie? Już opowiadam od początku, żebyście zrozumieli, o co chodzi i że to nie jest dla jaj. Więc tak, w sierpniu strzeliła przekładnia, jacht wchodził akurat do Kołobrzegu, więc do naprawy został zaangażowany okoliczny mechanik. Zdemontował przekładnię i zrobił w niej jeszcze lepszą rozpierduchę niż była. Poukręcał śruby, no słowem, okej. Przekładnia pojechała do firmowego warsztatu w Donegalu w Irlandii, bo Cabbol to jednostka produkcji brytyjskiej, Neptunian 33, silnik Perkins, więc tam jest serwis. Warsztat niby firmowy miał albo naprawić, albo odesłać drugą taką samą. No i jak myślicie? W lutym udało się odzyskać od niego nienaprawione pozostałości. Gość był na tyle bezczelny, że mimo w ogóle niewykonanej usługi powiedział, że nie odda, jeśli mu się nie zapłaci za ekspertyzę. Silnik niezbyt dzisiaj już typowy, 40-letni, zależał nam na obudowie skrzyni, bo wiemy, że bywa problem z jej dopasowaniem. Przekładnia więc trafiła do mechanika jachtowego, statkowego na Śląsku, niejakiego Piotra. Dostarczyliśmy mu starą obudowę przekładni, no i miał na tej bazie zrobić nową, żeby pasowało. Trwało 2 razy dłużej niż miało trwać, ale w końcu przekładnia dotarła, umówiliśmy okoliczną stocznię na montaż i okazało się, że skrzynia kompletnie nie pasuje. Nie zgadzają się otwory, kryzy, podparcie, mocowania na poduszkę w ogóle nie ma, no nic. Jakby części świata próbować włożyć do Mercedesa. Jeśli potrzebujecie konkretnej informacji, od kogo uciekać, to pisać mi na priv, wskażę dokładnie z nazwiska, przed kim ostrzegam. Ale jak ich trzech teraz nazwać? Jełopy? Niełuki? Oszuści? Cwaniaki? Pseudomechanicy bez pojęcia o fachu i rzeczywistości? Jak wy uważacie? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych trzech panach. A kto z was chce wiedzieć, co osobiście myślę o trzech mechanikach, którzy przez pół roku z tą przekładnią się szarpali, a raczej nas ściemniali, to ja tego tu nie powiem, bo zawiera to wyrazy nieparlamentarne. Proszę sobie wygooglać list kozaków zaporoskich do sułtana tureckiego. Stanęło na tym, że skoro muszą być przeróbki, kombinacje i rzeźba, bo sprawę trzeba zakończyć i mieć zrobione, to okoliczna stocznia z Darłowa musi mieć łódkę pod ręką, a nie w oddalonym od 30 mil wodą, lecz 100 km lądem koło brzegu. Dlatego ją trzeba przestawić, ale żeby wyjść z portu musieli nas wyholować, a w Darłowie wholować. Bo wiadomo, w portach w dzisiejszych czasach się nie pływa na żaglach, więc jedziemy. 7 węzłów. Ale to nie jest nasza prędkość, tylko to jest prędkość wiatru. Nasza prędkość jest tu 3,5, 3,2, czasami 4. No nie jest źle. Jedziemy sobie. Powinno być napisane Darłowo, a jest napisane Cisowo. Normalnie nie wiem, dlaczego tak to jest na tej mapie. Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Potraktowaliśmy to przez chwilę jako wiosenny rekonesans, choć prawda jest taka, że przekładnia miała być zrobiona kilka dni temu i teraz mieliśmy się popętać po okolicy bez nacisku, właśnie jako rekonesans po zachodnim wybrzeżu. A tak to realizujemy misję nieco podwyższonego ryzyka, bo łódka nie jest w pełni sprawna, ale na żaglach gania normalnie. A my sobie w dalszym ciągu płyniemy, jest słonecznie, trójeczka, kierujemy się cały czas na Darłowo. Tam nas w stoczni już oczekują. Oczywiście do Darłowa również zostaniemy wholowani. A w międzyczasie odwiedziła nas Straż Graniczna. Chodź tu. Tak, nie chciałam nagrywać tego przy nich, żeby nie było jakiegoś tam przypału, tak jest, jakiejś akcji. No ale grzecznie nas odpytali, kto my jesteśmy, skąd, dokąd, dlaczego. Tak jest. No co mieli zrobić, no? Ale bardzo taką dobrze. Mają jest pracę. Taką super, mają pracę. Super to jest szkoleniowo, żeby właśnie powiedzieć, żeby się nie przestraszyć, no nie? Właśnie. Po prostu no. Trzeba do nich się odezwać, powiedzieć, że nam się te bandery pomyliły i mamy świętą. Myślałam, że to przez tą banderę. Też przez chwilę tak pomyślałam sobie. Ale co zrobić? Pogadaliśmy. Płyniemy dalej. Tak jest. Thank you.
tych, co wypatrzyli na poprzednim filmiku, że ja dużo mówię, że wszyscy mają się przypinać, a potem sama się nie przypinam, to proszę sobie popatrzcie, co to jest. No. Więc jak nie zapomnę, to się też przypinam, no. Chyba, że wychodzę tylko na chwilę. Tak? Fala niby wielka nie jest, na ekranie to już w ogóle tyle co nic, bo kamera spłaszcza, a my sterujemy tak, żeby było komfortowo, jednak w rzeczywistości. Motorówka, która ma nas wholować do Darłowa, nie chce wchodzić z nami przez główki, bo robi się kocioł na przyboju. No cóż, trzeba wjechać na żaglach, podejmą nas w awanporcie. Kapitan Darłowo, dzień dobry, jacht Capball 4 na podejściu prosi. Kapitan Darłowo odpowiada. Jaki jacht? Jaka nazwa? Jacht Capball 4. Wchodzimy do stoczni. Mamy niesprawny silnik. Tutaj w awanporcie nas podejmie motorówka i nas zaholuje dalej. Jesteśmy w tym momencie tuż przed główkami. Czy można? Proszę bardzo. Tutaj na 17 most będzie otwierana. Dziękuję bardzo. Fala niezbyt wysoka, ale bałtycka, krótka, wkurzająca. Wszystkie graty w mesie latają, bo teraz to już kijowo jesteśmy do niej ustawieni, no i przybój. Zadanie to trafić w główki, idąc bakstagiem na zrefowanej genule, żeby nie mieć za dużej prędkości, ale mieć dobrą sterowność i impet większy od tego, co mogłyby nam nachrzanić fala i wiatr. No ale w sumie przez tysiące lat wchodziliśmy do portów na żaglach, nakaz chodzenia na silniku jest może od kilkunastu lat, a ja jestem jeszcze z tego pokolenia, co uczyło się pływać, gdy silniki na jachtach były rzadkością, więc jedziemy. Już mam prędkość prawie zero i nie mam sterowności. Dobra, już jest ok. Wjeżdżamy do portu i parkujemy zaraz w stoczni Darłowo. Trzymajcie kciuki, żeby nam to wszystko szybko poskładali do kupy. Liczymy na to, że są tu kumaci mechanicy, bo to większa firma, więc że rychło będziemy robić kolejne rejsy. A ja się żegnam i tradycyjnie poproszę łapkę, suba, lajka, komentarz, tak jak prosiłam wcześniej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sukces. Jest sukces. Jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być. Nawet o czasie. Alicja, jak zwykle, dopłynęła do celu. Do celu, bez problemu. I dowiozła wszystkich jeden kawał.